Hello, hello i biegacze, to co dzisiaj Wam przedstawię to 10 powodów, dlaczego warto biegać jesienią i zimą. Ale zanim to zrobię, to może że są na kanale pierwszy raz, to się przedstawię kim jestem. Jestem jakby jakimś tam, można powiedzieć, delikatnym kolarzem, amatorem, który swoją przygodę z rowerem zaczął 10 lat temu. I wydawało mi się, że jak już potrafię przejechać na rowerze 200 km i... Się nie zmęczyć, to nie będzie żadnym problemem, aby jesienią i zimą założyć buty biegowe i troszeczkę pobiegać. Myliłem się, bo co roku robiłem taką próbę i kończyło się na tym, że przebiegłem może 3-4 km i miałem dosyć wypompowany. Odstawiałem buty biegowe i jeździłem na rowerze. Dobra, to lecimy dalej z tematem jazda na rowerze, a bieganie to są w ogóle dwa różne tematy, niby sporty wytrzymałościowe, ale kompletnie inne partie mięśni pracują przy bieganiu jest aktywne prawie całe ciało, przy rowerze głównie e, nogi i to też troszeczkę inne partie i to nie jest takie łatwe na początku ale przełamałem się i w roku 2020 postanowiłem, że wezmę udział w triathlonie na początek może w jakiejś jednej ósmej i zacząłem biegać trochę więcej stwierdziłem, że albo mi Kolana wysiądą, albo po prostu nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacząłem biegać tam delikatnie, powoli i tak cały czas sukcesywnie sobie podnosić, jakby ten próg, tempo i dystanse. Niestety miałem plan, aby właśnie pobiegać jesienią, zimą, na wiosnę, wskoczyć do basenu, trochę poćwiczyć technikę pływania i na lato wystartować. To był rok, gdzie zaczęła się pandemia, i akurat no, do basenu nie wskoczyłem, tak się zakończyły moje plany. Z Trochę szkoda, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest ten pomysł, ale no z tym basenem jest mi nie po drodze. Zawsze myślałem właśnie, że nie potrafię biegać, nie lubię biegać. Jak w podstawówce na przykład mieliśmy na WF-ie jakieś okrążenia robić, to dobiegałem w grupie z ostatnimi, bo bieganie nie było dla mnie, tak mi się wydawało. Ale jak widać troszkę się u mnie to pozmieniało, bo od trzech lat biorę udział w półmaratonie włosławskim. Zawsze tak na wrzesień zaczynam się delikatnie przygotowywać, czyli miesiąc to jest taki dla mnie okres przygotowawczy do półmaratonu. W tamtym roku robiłem film, jak to mniej więcej wyglądało, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie może go odtworzyć. I w tym roku też wziąłem udział w półmaratonie, który był dla mnie jakby takim treningiem, bo no, był to najdłuższy dystans biegowy w tym roku przed pełnym maratonem biegowym, czyli 42 km. O czym pan myśli, to nikt tego nie ps. Może o tym, że ma supermoce, nie wiem. Jak wystarczy czasu, to może mniej więcej opowiem jeszcze, jak to mniej więcej jak to wyglądało, ale skupmy się na tych 10 powodach. Jedyne co mogę dodać to, że w tym roku przebiegłem łącznie 600 km, i to łącznie razem z tym maratonem i półmaratonem, czyli 60 km to było 10%, można powiedzieć, wyścigowo-maratonowe. A cała reszta to były jakieś tam treningi, przebieżki. No, ale lecimy z tematem. 10 powodów, dlaczego warto biegać jesienią i zimą, a nie na przykład non-stop jeździć na rowerze. Z pierwszych takich najważniejszych powodów to jest to, że jest mniej ubierania się, bo na przykład w okolicach 10, 9, może nawet 8 stopni potrafię biegać jeszcze na krótkie spodenki i tylko na górę zakładam termoaktywną jakąś koszuleczkę. Do tego. Czapeczkę i mogę biegać. To jest dla mnie naprawdę mega plus, bo oczywiście już na przykład na rowerze musiałbym zało zakładać więcej warstw. Teraz odkryłem taką fajną kurteczkę, co mam ją dzisiaj na sobie i troszeczkę ta granica jakby warstw się przesuwa, ale to jeszcze będę chciał dokładnie przetestować. No bo tak, jak dzisiaj wyjeżdżałem z domu, no to było około 6 stopni tutaj. Poza granicami miasta troszeczkę spadła, ale w słońcu już też nie jest tak źle, więc na ten moment jest dosyć przyjemnie. Mimo, że jest delikatny wiaterek, to ładnie słonko ogrzewa. Więc plusem pierwszym w bieganiu jest to, że musimy, możemy się mniej ubierać do minus 6 stopni, chyba gdzie rekordowo biegałem, minus 6 albo minus 10, byłem ubrany tak jak na rowerze, przy plus 9-10 stopni, więc no ta granica. Przybieganiem się troszeczkę przesuwano z tego powodu, że pracuje całe ciało. Drugi powód to bezpieczeństwo na nawierzchni. Podczas jesienią i zimy są różne warunki atmosferyczne. Z rana potrafi być bardziej mokro, pojawiają się śniegi, lody, różne są sytuacje. Do tego jeszcze właśnie spadające liście, mokre, to to powoduje, że na rowerze jest troszeczkę bardziej niebezpiecznie podczas biegania jest lepsza stabilizacja i jest mniejsze ryzyko, że może dojść do jakiegoś tam poślizgnięcia się. Oczywiście mogą być takie sytuacje i tak jak u nas we Wrocławku w parku w okolicach 0 stopni potrafi być wilgotno i nawierzchnia na wolbroku może być niemiło zaskakująca, ale raczej tak czy siak można znaleźć jakieś tereny gdzie będzie bezpieczniej? Dużo osób decyduje się na bieganie właśnie w lesie, w warunkach, gdzie ta nawierzchnia jest troszeczkę bardziej amortyzująca. Ma oczywiście to swoje plusy, bo mniej obciąża stawy, kolana, ale też jest minus taki, że jesienią i zimą też spadają liście, są gdzieś korzenie i też jest ryzyko, że można się gdzieś potknąć. Nie zauważyć na przykład jakiegoś korzenia czy jakieś dziury. I ja osobiście jestem zwolennikiem biegania po asfalcie, po, po ścieżkach, po chodnikach, bo okej, okay, jest to bardziej obciążone dla stawów, ale zawsze mniejsze ryzyko, że faktycznie może dojść do jakiegoś e, upadku. Plusem to, że też przyzwyczajamy nogi e, do właśnie takiej nawierzchni, gdzie jeżeli chcemy w przyszłości faktycznie pokonać jakiś półmaraton czy maraton, no to one zazwyczaj odbywają się właśnie na terenie bardziej utwardzonym. Tu mi ostatnio znajomy opowiadał, że właśnie jak chciał przebiec maraton poniżej 3,30 co dopiero mu się udało, chyba tam za czwartym czy za piątym razem. Miał na przykład już wybiegane jakieś 700 parę kilometrów w ciągu trzech miesięcy, czyli to jest dosyć ładny wynik. Tylko biegał właśnie głównie po nawierzchni takiej terenowej i wziął udział właśnie w maratonie. i Po 15 kilometrach już nogi odmówiłem posłuszeństwa, bo prawdopodobnie nie były przygotowane na taką nawierzchnię. Trzeci powód, dlaczego warto biegać, to koszty. Koszty są dużo mniejsze. Możemy założyć jakąś starą koszulkę, do tego na jakąś termoaktywną, bluzę, dresy, co kto ma pod ręką, więc koszty będą tutaj akurat niewielkie. Największym kosztem to oczywiście będą buty. Przyznam szczerze, że warto inwestować, bo ja chyba jak zaczynałem swoje pierwsze takie już poważniejsze biegi, to chyba kupiłem jakieś tanie buty do stópki z decathlonu i powiedzmy, że na początek już widziałem jakąś różnicę. Później jakieś Nike i za 200 parę złotych i też już był efekt mało. Teraz raczej starym się oscylować w butach gdzieś w promocjach za około 500 zł. Taki wydatek robię sobie raz na rok i według mnie 500 zł to już jest naprawdę fajny budżet. Trochę żal mi zawsze jakoś wydawać na buty biegowe 500 zł, chociaż są też droższe, bo są po 1000 i 1500 zł i niby w nich się biega jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Czwarty powód to mniej czasu na treni. Aby mieć w ogóle jakiekolwiek korzyści z roweru, z przejażdżki rowerowej, no to chociaż minimum trzeba godzinkę pojeździć, najlepiej półtorej, no jakieś dłuższe wyjeżdżenie, czyli tam 3 do 5 godzin jest mile widziane, chociaż raz w tygodniu. Z bieganiem jest dużo łatwiej, bo już takie 5-6 km na pewno daje się we znaki. Jak zrobimy dychę, to już jest naprawdę dosyć spory wysiłek. Oczywiście to wszystko zależy od tempa. A dłuższe wybieganie to jest jakieś 15 km, czyli około półtorej do dwóch godzin. Więc naprawdę potrzebujemy mniej czasu, aby faktycznie ten trening zrobić. I będziemy mieli z tego na pewno korzyści, jeżeli chodzi o wydolność, czy też formę. Piąty powód to szybsze rozgrzewanie się. Jeżeli ktoś jeździł zimą po 10 na rowerze. Wie, że jak jedziemy, to powiedzmy jest w miarę ok, jak ten 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 no, pracuje, no to spoko, ale w momencie, kiedy się zatrzymamy, bo mamy taką potrzebę, bo chcemy coś zjeść, napić się, kupić coś właśnie w sklepie, i później ruszamy, no to jest problem, bo na początku jest tam zimno, bo ostegliśmy i żeby się rozgrzać, trochę czasu mija. Najlepiej zrobić sobie jakieś tam przyspieszenia, i wtedy ten ten znowu wzrasta i jest powiedzmy, że ciepło. Podczas biegania jest dużo łatwiej. Wystarczy, że zaczynamy biegać i ten organizm pracuje praktycznie od razu. Tętno szybko wchodzi na obroty i szybciej się robi nam ciepło. Więc mówię, nawet w okolicach 0 stopni nie trzeba się grubo ubierać. Wystarczy, że wyjdziemy z domu, odpalimy powiedzmy sobie tam zegarek i lecimy z tematem. Więc jest na pewno dużo łatwiej właśnie nam się rozgrzać. Szósty powód to wzmacniamy układ odpornościowy. Podczas biegania w taką porę na pewno też jakby trochę się wzmacniamy. To jest też na pewno tak troszeczkę jak z morsowaniem w zimę. Ja przyznam szczerze, że, że nigdy chyba się nie przekonam do, do morsowania, ale według mnie takie właśnie bieganie z chłodniejszą porą też ma jakieś właściwości zdrowotne. Na pewno plus, że w ogóle cokolwiek robimy i y, że robimy to na zewnątrz fajnie jak robimy to bardziej w takich terenach, gdzie jest oddalone od y, samochodów żeby nie wąchać tych spalin ale tak czy siak warto wyjść z domu i się przebiec chociaż te 5-10 km siódmy powód to to, że można biegać w każdych warunkach niby jeździć na rowerze, też można w każdych warunkach ale jak już wcześniej wspomniałem, no to w bieganiu odbywa się to trochę łatwiej bo mówię, czy nawet będzie troszeczkę Padało, no to nie będzie problemu, bo podczas biegania organizm jest tak pobudzony, tak rozgrzany, że nie będziemy tego e, czuć, więc to też niezależnie, czy będzie padać śnieg, deszcz, czy będzie dosyć słonecznie, no to możemy sobie ubrać buty, ciuchy i lecimy na zewnątrz i będzie na pewno w miarę przyjemnie, chociaż. No na początku nie jest łatwo. Ósmy powód to bliższy kontakt z naturą. Nie da się ukryć, że podczas biegania tempo jest dużo mniejsze niż na rowerze, bo jeżdżąc na rowerze szikamy prędkości 20, 25 km na godzinę powiedzmy, a bieganie jest to gdzieś tam około 10 km na godzinę, czyli ponad dwa razy wolniej. Więc mamy więcej czasu, aby się rozejrzeć. E, bo jakoś tak bardziej zwracamy uwagę na to, co dzieje się koło nas, bo podczas jazdy na rowerze głównie patrzymy przed siebie, aby nie najechać na jakąś dziurę i nie doszło do jakiegoś tam wypadku, a podczas biegania możemy sobie biegać, spojrzymy w prawo, spojrzymy sobie w lewo, tu jakiś łoś, tu, e, tu list, tu coś tam, tu, tu drzewko fajnie faluje, tu no, tak jest miło. Tak jest faj, faktycznie. E, zwraca się uwagę na takie rzeczy, gdzie na rowerze raczej byśmy e, na to nie spojrzeli. Chyba że naprawdę jedziemy mega mega rekreacyjnie, ale trzeba liczyć z tym, że jeżdżąc w zimę i jesienią rekreacyjnie, nasz też jest dużo niższe, więc będzie nam trochę mniej komfortowo, albo będziemy musieli po prostu ubierać dużo grubiej. O. Dziewiąty powód, taki typowo już treningowy, no to wzmocnienie innych partii mięśni. Podczas jeżdżenia, podczas jeżdżenia na rowerze, no to głównie czwóreczki nam pracują może delikatnie łydki W momencie, kiedy zaczynamy biegać, to nie dość, że zaczynają nam tutaj, powiedzmy, górne partie działać. I powiem szczerze, że to czuć po jakichś przykład, zawodach. Jakże sobie weźmiecie udział w jakichś zawodach biegowych na piątkę, dyszkę, jakiś parkran i chcecie pobić własny, jakby tam rekord, to wtedy docenicie, że pracuje wam więcej mięśni, bo potrafią być zakwasy gdzieś tam na plecach na pośladkach, gdzieś z tyłu, na tylnej taśmie, na łydkach, więc no, czuć wtedy, że pracuje prawie całe ciało. Ten, kto nie brał udziału na przykład w półmaratonie, to się nie dowie, jak ciężko na przykład wejść po schodach na drugi dzień, jeżeli faktycznie wykręci się jakiś dosyć dobry czas. Wchodzenie, na schodach, wchodzenie po schodach to jest bardzo, bardzo trudne. Się, wtedy ludzie zawsze śmieją, że najlepiej wchodzić tyłem, ale tak jest. Akurat po półmaratonie w tym roku też tak miałem, że miałem zakwasy, dużo zakwasów, na szczęście po maratonie aż tak nie e, dziwne, dziwne to dla mnie było, ale to może przez to właśnie, że ten półmaraton dał mi się tak we znaki, to już na maratonie nie było takich problemów. No i dziesiąty, najważniejszy dla mnie e, powód no to oczywiście poprawa e, formy. Gdybyśmy jeździli na przykład jesienią zimą na rowerze no to nie da się za bardzo zrobić takich fajnych treningów na zewnątrz jak no, wiosną czy latem. Wtedy warto wsiąść na trenażer i tam będzie łatwiej wykonać spersonalizowany trening pod swoje tam potrzeby. W jesienią zimą no to jest ciężko no bo okej okay, fajnie na przykład jak jedziemy równym stałym tempem gdzie te tętno troszeczkę pracuje jest ono wyższe i jest nam ciepło ale też między interwałami powinno się zrobić jakieś troszeczkę zwolnienie no i wtedy opłacamy organizm i to może się źle skończyć, może się skończyć jakąś chorobą no bo oczywiście się spocimy, zaczniemy trochę odpoczywać no i to tak nie jest do końca dobre, więc bieganie jesienią i zimą powoduje to, że forma może nie aż tak wzrasta ale na pewno jest w jakiś sposób w jakiś sposób przytrzymywana, bo ja z roku na rok na przykład widzę, że jak wychodzę na wiosnę na zewnątrz, zaczynam coś tam kręcić, coś tam trenować więcej, to widzę, że ona nie jest jakby dużo gorsza w porównaniu tego, co na przykład jest latem, gdzie już kręci mi się naprawdę bardzo fajnie. Więc to jest to, że z roku na rok ten progres cały czas jeszcze jest, gdzie myślałem, że chyba dwa lata temu, że osiągnąłem już jakby swój szczyt formy. A na przykład w tym roku za dużo nie trenuję, a ten, ta forma jest jeszcze, jeszcze lepsza, więc to mnie na przykład bardzo pozytywnie zaskoczyło. Taki 11 bonusowy plus, to, to akurat teraz troszeczkę moment sponsorowany, czyli podczas biegania y, można słuchać muzyki. Dla mnie to jest naprawdę spory plus, y, bo ja nie jestem zwolennikiem podczas jazdy na rowerze, żeby słuchać muzyki, bo musimy być bardziej skupieni, y, co chwilę możemy przyjeżdżać przez jakieś skrzyżowania. To może ktoś nas wyprzedzać. Musimy być bardziej czujni i uważni. Podczas biegania akurat tak nie jest, ale też na pewno dużym plusem są słuchawki kostne. Ja na przykład tutaj mam takie Sunto Wing, bardzo z nich jestem zadowolony. Słuchawki kostne to są takie, gdzie nie zakładamy bezpośrednio do środka, do uszu, do małżowiny usznej, tylko są na zewnątrz i słyszymy to, co. Otoczenie w większości, tam powiedzmy, przypadków i słyszymy y, bardzo dobrze otoczenie, ale słyszymy, powiedzmy, jakąś muzykę czy jakiś podcast. Próbowałem raz to sprawdzić na rowerze i na rowerze powiem szczerze, że i tak by mi się one nie sprawdziły, bo na rowerze jedziemy szybciej i y, bardzo właśnie tak. O, tak jak teraz wieje wiaterek i słychać tutaj to, to w uszach i tak. Y, one się wtedy za bardzo nie sprawdzają, ale podczas biegania nie ma takiego mniej w ogóle problemu, zawsze jak sobie włączę jakąś muzyczkę, to ona umila mi czas i to jest naprawdę duży plus, bo na początku uważałem, że bieganie jest dosyć nudne, no bo, nie wiem, jakoś na rowerze mogę przejechać, nie wiem, 9-10 godzin i mi się nigdy nie nudzi, a bieganie, takie, nawet te 10 km, to tak człowiek biegnie, biegnie, słyszy te swoje takie sapanie, i to jakby mnie troszeczkę czasami dołuje, więc w momencie kiedy zakładam słuchawki. Sunto Wing, super, świetna sprawa. Mogę wtedy biegać i biegać. No, Ostatnio ten właśnie maraton e, bardzo mi pomogły, bo w momencie kiedy one mi się tam już rozładowały, coś mi się szybko rozładowały, bo chyba nie, łado, nie naładowałem ich do pełna, więc one mi się gdzieś tam w okolicach 3 godzin rozładowały i później, jak już słyszałem te swoje sapanie, to jakoś mi to bardziej dołowało. Więc e, słuchanie muzyki podczas biegania to jest. Poko, sprawa. Dobra, teraz może trochę negatywu, bo tak mówię 10, 10 pozytyw, pozytywów może teraz coś negatywnego pierwszy taki minus to to, że na początku jest ciężko warto uważać warto sobie zwalniać tempo zaczynać naprawdę od takich od takich czasów takiego tempa, gdzie wydawałoby nam się, że nawet nie biegniemy, tylko truchtamy albo robić marszobiegi 2 km na początku, też zawsze rozgrzeweczka. Nie, że robimy jakiś ogień z takim tempem docelowym, tylko się rozgrzewamy tempo. Załóżmy, że około szóstki. To wszystko też są kwestie indywidualne. Predyspozycje powiedzmy biegacza dla, nie, dla jednego, jakby taką powiedzmy rekreacją, będzie tempo około piątki, Dla innego, znowuż to będzie gdzieś tam nawet 7 minut na kilometr. Więc to musicie sami sobie wypatrzyć, co, co jest dla was. No i druga kwestia to kontuzje. No nie da się ukryć, że bieganie jest bardziej podatne na urazy, więc tym też trzeba uważać. Z plusem właśnie to, że możemy na początku właśnie sobie biegać bardziej po lesie, gdzie na pewno gdzie jeszcze powiedzmy ten las jest taki bezpieczny. Ważna kwestia to odpowiednie obuwie. No i te tempo. Tempo, żeby faktycznie robić sobie te rozgrzewki i że później żeby tak za bardzo nie przesadzać. Te osoby, które jeżdżą na rowerze, a nawet coś tam trenują, no to mają ten minus, że organizm jakby mają wydolny, ale nie mają przystosowanych na przykład odpowiednio mięśni, więc to też jest takie zgubne, że jesteśmy wytrenowani, żeby na przykład pobiec mocniej, ale no nasze nogi no nie są do tego przygotowane, więc na początku trzeba uważać. No i to tyle z plusów i takich bonusowych minusów. Te minusy według mnie są takie oczywiste. Ale wolę wspomnieć. Co do maratonu, no nie przygotowałem się do tego super mocno, ale udało mi się złamać czas 3.30. Nawet pierwsze 25 km było, bym tak powiedział, w miarę lightowe, bo nawet nie czułem, że, że faktycznie coś w nogi weszło, a tempo bardzo ładne, bo na początku było to w okolicach 4.40, może nawet troszeczkę poniżej. Do 30 km. już czułem, że organizm już powoli zaczyna się męczyć, więc już w głowie szła ta myśl, kiedy przyjdzie ten moment i zetnie mnie z nóg. No i jak ktoś wie, no to jest ten magiczny 35 km, gdzie faktycznie no to już się wszystko tam daje bez znaki. I był to moment, gdzie się już modliłem, aby znaleźć się na mecie. Co kilometr robiłem sobie taki trucht aby trochę organizm jakby tam odetchnął jak biegłem to biegłem w tempie gdzieś tam około 5,20 więc to jeszcze było dosyć ładne tempo tylko, że faktycznie musiałem co około kilometr sobie zrobić taki truchcik czy nawet stanąć gdzieś na stopie i się czegoś nabić, coś zjeść udało się ten ostatni kilometr już wiedziałem, że miałem na tyle zapasu że zmieszczę się w takim właśnie moim zakładanym tempie 3,30 dobra Właśnie wbijać 41 km Nie jest łatwo i odpoczynku i biegnę dalej o, ale masakra w bliżej dalej. Ach. wyniki oficjalne to było 326 dystans był ciut krótszy niż oficjalny maraton bo to jest 42 km i niecałe 200 m. Ja miałem jeszcze do przebiegnięcia stówę, więc, biegając na metę, szybko wziąłem medal i pobiegłem jeszcze kawałek dalej, aby mi tam strawa czy garmin to wszystko zaliczyło. Bo byłaby siara, jakbym przebiegł maraton, aby tego nie zaliczyło na strawie. Eee, no tak to już jest, jak się jest niewolnikiem cyferek, ale dobiegłem i byłem bardzo zadowolony. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie czułem takiego uczucia na mecie. Co, co teraz, nawet tam delikatnie łezka wokół się zakręciła. Nieraz widziałem jakieś osoby, które do, powiedzmy so, dobiegają na metę bądź dojeżdżają rowerem i, i płaczą. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, a tutaj no, jednak ta delikatnie łezka wokół się zakręciła, więc no, mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem Maratończykiem, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Czy jeszcze przebiegnę kiedyś maraton, nie wiem. Na pewno nie w Toruniu. Ogólnie nie polecam Toruń, bo tam mało emocji. Ogólnie Wam powiem. Pierwsza część trasy, fajna w takich terenach leśnych. Utwardzone drogi, super, ale druga część, taka kompletnie bez emocji. Jeszcze ten lotnisko to jest masakra. To było takie dołujące. Dobra, piszcie w komentarzach, czy biegacie. Czy jeździcie na rowerze, czy może wsiądziecie na trenażer, a ja lecę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.